Od miesiąca się odgraża, mówi tak: pożycz z Kowinku piątkę, bo jak nie, to zrobię felieton, w którym udowodnię, że jesteś idiotą. No. Słuchajcie. I wczoraj nie miałem piątki, dzisiaj ten felieton będzie. Tomasz Obratowski. Wczoraj, proponując kolekcjonowanie torebek po herbacie i chodzeniu z taką torebką po herbacie na celebryckie imprezy i szpanowanie kręcąc sznureczkiem, bioderkami, udowodniłem, że jestem idiotą. Da? Dziś udowodnię, że mój przyjaciel tutaj, Przemysław Skowron, też jest idiotą. Tak. Otóż Przemysław poddał pomysł, żeby zorganizować MSZ, znaczy Międzynarodowy Zlot Sąsiadów. Zastanówcie się nad tym chwilę, dam wam trochę czasu. Okej, macie to. Wydaje się, że jest to pomysł idiotyczny, prawda? No i taki jest. Chociaż nie do końca. Jak się tak zastanowić, to jest on jeszcze bardziej idiotyczny, niż się wydaje. Niby Międzynarodowy Zlot Sąsiadów ma w swoim zamierzeniu być elementem walki z oziębieniem się klimatu międzyludzkiego oraz zdecydowaną i bezkompromisową, acz łagodną walką o ocieplenie tego klimatu tudzież. Słowo tudzież jest tu bez sensu, ale jest lekko archaiczne i nadaje wypowiedzi pewną patynę szlachetności. Konkretnie pogłębia idiotyzm tego stwierdzenia. Międzynarodowy Zlot Sąsiadów. Słuchajcie, no nie da się ukryć, że tak naprawdę każdy człowiek na ziemi jest sąsiadem. Więc to, co zaproponował kolega Skowron, jest niczym innym jak międzynarodowym zlotem wszystkich ludzi na świecie. Czyli rzeczony, a wyżej wspomniany Skowron zaproponował zorganizowanie czegoś, czego zorganizować się nie da, bo już istnieje. Czyż nie jest to objaw geniuszu kolegi Skowrona? Zdecydowanie nie. Kochani, lubcie się tak jak my ze Skowronem, co? Będzie fajnie.